Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku, Horizona. Słuchajcie, dzisiaj już przejdziemy z powrotem do fabuły, może nie w 100%, ale ten odcinek tak, chociaż zaczniemy od czegoś pobocznego. Mamy w tej chwili questa Orange Loży, nie wiem czy go pamiętacie czy nie, ale jest to quest, który polegał na tym, żeby zrobić wszystkie wyzwania na Żar Słońce, czyli na złoty medal powiedzmy. Ja je kurwa zrobiłem, przed chwilą siedziałem nad tym 40 minut, było dużo klnięcia, rzucania padem o podłogę, ale nie było to absolutnie nic, co by się chciało oglądać, dlatego po prostu tego nie nagrywałem, zrobiłem to sam sobie, wbiłem jakimś tutaj mniej więcej sposobem 40 level dzięki temu. Maksymalny to chyba 50 swoją drogą, tak by the way, gdzieś tam wyczytałem. No i odbierzmy, chciałem wam po prostu pokazać i samemu chciałem być może używać właśnie sprzętu, który tutaj się przyda i będzie potrzebny. Tak więc pogadajmy z Aidabą, coś się i dupcy z tymi fędzlami. Siema. Co mogę dla ciebie zrobić? Możesz mi dać kurwa mój sprzęt. I jak ci idą próby łowieckie? Zdobyłaś niezbędne odznaki? Chyba mam ich dość. Co teraz? Przyniosłaś wszystkie słoneczne odznaki. Mnóstwo łowców będzie ci zazdrościć, ale oni już tacy są. Z radością wręczam ci więc wyrzutnie lin, huk proceloży łowców i nasz łuk wojenny. Moje gratulacje. Jesteś mistrzem łowieckim loży. Mam nadzieję, że ci się podoba. No kurwa. Generalnie niektóre wyzwania były proste, niektóre pojebane, ale większość była najchujowsza ze względu na to, że nie dość, że walczymy, no to jeszcze napierdalają nas jakieś inne potwory, a my musimy się skupić na robieniu wyzwania i na przeżyciu. Totalnie zjechałem już z tych roślinek do zera, kupowałem u merchantów wywary regeneracji pełnego życia. Najgorsze wyzwanie było takie, gdzie były bysiory i jastrząbłyski naraz i trzeba było jastrząbłyski wyrzutnią lin dodupcać do ziemi i potem zadawać im krytyczny atak, ale jednocześnie szarżowały na nas kurwa bysiory, a te jebane jastrzębłyski latają i trzeba je jeszcze trafić. Boże, robiłem to pół godziny. Samo to, masakra. A poza tym było mniej więcej w porzo. Zobaczmy zatem te skrzynie ze skarbami, te bronie chyba tutaj się znajdują. Łuk bojowy loży, wyrzutna lin loży i huk proca loży. Teraz przejrzyjmy sobie naszą broń. Co mam nowego? Te w ogóle, te bardzo fajnie wyglądają. To jest łuk bojowy. On od tego standardowego łuku bojowego różni się chyba tylko i wyłącznie praktycznie tym, że ma większą podstawową poręczność. Nie, większe damage na tych wszystkich tych. Nie mam zielonego pojęcia, czym się różni. Poręczność 50, 50. Tutaj 5,30. O, a tutaj było 5,25. Jest leciutko lepszy, no ale fajniej też wygląda. Wyrzutnia lin, nowa, ona się od tej standardowej... Kurwa, kupiłem tańszą wyrzutnię lin, żeby móc korzystać z innego rodzaju amunicji do wyrzutni lin, którą miałem przy sobie. O Boże, to już po prostu do takich rzeczy się uciekałem, żeby zrobić te wyzwania i oczywiście dingnął mi Enigma! Ja go wyciszę. Zamontujmy sobie te bronie. W takim razie, to sobie zamontuję tutaj. Wejdziemy sobie do tego w wytwarzaniu i w ogóle wydupcymy te dwie modyfikacje, które tutaj są, bo ich nie chcę. Tutaj sobie też wywalimy to i to. I teraz przykoksimy sobie tą wyrzutnię lin, najlepiej na poręczność. No poręczność to mam wrażenie jest najbardziej przydatna rzecz w wyrzutni lin, ale nie będę narzekał, tutaj sobie jeszcze wrzucę odrywanie i poręczność, tak więc ona będzie dość poręczna. Prawie na maksa, jakbym wrzucił coś, co te takie dobre fioletowe zwoje na poręczność, bo są oczywiście lepsze i gorsze, no to by było lepiej. Tutaj mamy ten łuk bojowy, ale czy on tak bardzo się nam przyda? Mam wrażenie i też czytałem i słyszałem, że generalnie bardzo fajnie by było użyć sobie tej huk procy. Huk proca jest jak zwykła proca, tylko że zamiast napieprzać amunicją, która sprawia, że nakładamy jakiś element, znaczy nakładamy jakiś żywioł na przeciwnika, ona nakurwia damage'em. I to jest bardzo fajna jej cecha. Te tutaj mi się nie przydadzą chyba elementy. Potykacz ma jakieś tutaj pierdoły. Ze zwykłej procy mogę to zrobić, bo widzicie, proca ma tutaj mróz, elektryczność, ogień, a ta ma jeden rodzaj bomby do damage'u, drugi rodzaj bomby do damage'u i trzeci rodzaj bomby do damage'u. Tak więc to jest zajebiste. Wrzućmy sobie tutaj coś. Nie mam niestety teraz za bardzo zwojów. Obawiam się, nie obawiam. No czego tu się obawiać? Że czeka mnie troszeczkę farmienia. Może sobie gromoszczęka będę mordował i farmił po prostu fioletowe zwoje. Ale to jeszcze nie teraz. To sobie jakoś pomiędzy odcinkami zrobię, żeby mieć same najlepsze fiolety we wszystkich broniach, przygotować się na koniec. Bo tak sobie po prostu wymyśliłem, że byłoby fajnie. Dorzućmy sobie tutaj obrażenia, jeszcze obrażenia. I po raz kolejny obrażenia. No.
Tak więc ta hook proca napierdala już całkiem nieźle w tej chwili i zamontujemy ją sobie w slocie prawym zamiast łuku bojowego. No i mam nadzieję, że taki zestaw jak na razie będzie nam dobrze służył. Umiejętności też sobie trochę wykupiłem. Kiedy was nie było, wykupiłem chyba to i to. Cichy sprint i zwinne uniki. Te zwinne uniki są ciekawe. To jest zwykły unik, a to jest długi unik. Ona się tak rzuca i leci dalej. Tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że w drodze do questa głównego, ponieważ tam się teraz udamy, uda mi się zebrać troszeczkę tych roślinek, ale typnijmy się po prostu najbliżej, jak damy radę. Co będzie trochę daleko, bo nie mam za bardzo do czego się tutaj tepnąć, więc chodźmy tutaj i pojedziemy sobie tam wzdłuż góry. Zrobimy sobie teraz tego questa głównego. Nie wiem, czy zdążymy całego w trakcie takiego standardowego odcinka, max 35 minut. Zobaczymy, nie mam pojęcia, co się tutaj będzie w ogóle działo. Mamy iść, rozkminić, czy damy radę, wiecie. Wyłączyć Hadesa i zrestartować Gaję, ale ja już wiem, że tutaj się gra na pewno nie zakończy, ponieważ to nie jest ostatni quest. To jest trzeci od końca quest główny, myślę. Tak więc troszeczkę zostanie, albo trzeci, albo drugi od końca wręcz. Tak więc już niedługo trzeba będzie, wiecie, zamknąć wszystkie niezamknięte sprawy, bo potem już nie będzie okazji, się zmieni zakończenie, ale jak już wam mówiłem, te zmiany zakończenia są dość pierdołowate. Więc nie będzie to miało jakiegoś super znaczenia, ale podczas tego questa złapiemy ostatnie ogniwo, no i sobie zdobędziemy super zbroję. Wezwijmy sobie nieistniejącego jakiegoś tutaj mounta, przybiega mi co? Przybiega mi ten rogacz, dobra, śmigaczu. Chodźmy w takim razie do kanionu, który nas interesuje. Zapewne odkryję jakieś kolejne tutaj ognicha po drodze. Być może, nie jestem w sumie pewien, no ale jakieś się tam powinno znajdować. Mamy piękne tutaj teraz kolorki i tereny. Muzyka nam przygrywa. No i będziemy niedługo zmierzali ku końcowi. O, proszę bardzo. Już tutaj widzę. Chociaż jednego chcę zebrać. Może będzie troszeczkę więcej dookoła, żeby... To jest korzeń prażynu. Już tyle przegrałem teraz w tą grę. Nie jest to jakaś super duper ilość godzin, ale od razu poznaję, że to jest pierdolony korzeń prażynu, a nie te lecznicze zioła, które by mi się najbardziej przydały. Dobra, chyba w ogóle ich tutaj nie ma. Dobra, chodź śmigaczu. Idziemy przed siebie. Zrównaj się ze mną i biegniemy. Yeah! No i to jest ten trik. To jest ten trik wykonany poprawnie i on wtedy fajnie działa. Tutaj jakieś dziki biegają. Przykro mi, króliku, ale musiałeś zginąć. Mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy na tej misji. O, tutaj widzę czerwone roślinki. Ale jest też kurwa... Stratuję wszystko na swoje. Nie, tak chciałem. Ty tutaj jest w ogóle jakiś mój ziomek. A jebać ci, ziomku. Ja chcę moje roślinki zebrać. O, tu jest tylko marszczyn. Nie tylko marszczyn w sumie. Jest i marszczyn, i ten. O, on eksploduje! Dobrze, że on chyba eksploduje w taki sposób, że najpierw wypuszcza z siebie jakiś gaz i on potem ten gaz jakby eksploduje. No chodź, no! Nakurwiaj się ze mną! Chcesz się kurwa bić? No to się kurwa będziemy bić! Ja bym wykorzystał którąś z tych bombek w ogóle. Dam radę wykonać? Dam radę wykonać. Ile ci to zrobi? Wow! Kurwa! O Jezus Mary, oczywiście. To nie jest dobra rzecz, że mnie cokolwiek teraz napierdala, bo życia nie mam wiele. Jeb! Kurwa, rób damage! Nowa bronio! Masz być cudowna! No, dość go dojebało. To jest w ogóle, mam wrażenie, taka bomba w stylu miny. Ale nie jestem pewien, czy on eksploduje teraz? Nie. Dobra, on coś wypuszczał ze swojego superprocesora. Eksploduj! Nie, to nie eksplodowało. To jest chyba taki rodzaj miny, która eksploduje, jeżeli strzelimy w nią czymś innym. O, tutaj jeszcze mogę go... teraz to mogę mu w ten procesor jego chyba zajebać. A, albo wrogi chyba lepiej. Dobra, nie ma kolegi. Wow, dobra, zabicie maszyny, fajnie. Ja go zlutuję, bo ja bardzo potrzebuję tych wszystkich pierdół. Drutu i innych tutaj rzeczy, z których się tworzy przedmioty, bo tego mam bardzo mało. Znowu przydałoby się życie odzyskać, więc tracę to, co przed chwilą zdobyłem. Nasz ziomeczek niestety umarł, ale hej, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. 5 okruchów metalu. Tyle było warte twoje życie, drogi panie Kardża. Co ty na to, szmato, tato? Co ty na to, tato? Ty mała szmato. Ratatatatatato. Coś tutaj widzę, jeszcze jakieś te czerwone roślinki. Zbierają się całkiem duże ilości naraz, dzięki oczywiście upgrade'om, ale dość wczesnym upgrade'om, więc nie będę tutaj mówił, o, dobrze, że zupgrade'owałem, teraz się szybciej zbiera, bo to już kurwa od dawna mam. Dotoczę się do tych najbliższych i je pozbieram. Widać jakiś jeszcze na horyzoncie? Co będzie to? Tylko, że w śniegu? Nie, korzeń szronicy. Pierdolone rośliny, ale widzę kolejnego czerwonego. Wybaczcie, że tak robię, ale już doświadczaliście z mojej strony, jak cudownie się gra,
kiedy nie mam odpowiednio dużo leczniczych środków. Oczywiście mam eliksiry, mogę robić kolejne eliksiry, no ale to jest oczywiście kosztowne. Zawsze lepiej mieć te roślinki, szczególnie, że mogę ich mieć tak wiele. Liczyłem, że w czujce będzie troszeczkę więcej przedmiotów, z których sobie coś mogę wykraftować, jakąś amunicję, ale ewidentnie nie. Podbiegnijmy sobie na razie na nogach. Tam widzę kolejną czerwoną roślinkę. Pewnie wiele omijam, no bo się nie rozglądam odpowiednio dobrze. Wy tutaj jesteście najlepszymi specjalistami. Ty, mamy tam jakiegoś questa. To chcę podnieść. A to w sumie, jak już tutaj jestem, co to w ogóle za quest jest? Tutaj ktoś znowu tu ktoś umiera? Jezus Maryj, tak często się to zdarza. Znajdź pomoc! Spokojnie. Jak ci na imię? Co się stało? Hagurd! Znajdź pomoc dla Klifu! Jastrzobłyski wracają! Zabiją mego brata! Wszystkich! Nie zdołają, jeśli ja tam będę. Och, jacy my jesteśmy prawi i sprawiedliwi, droga Aloy. Czyż nie? Dobra, wspaniale, że tędy poszedłem. Widzę jeszcze więcej czerwonych roślinek, które są dla mnie teraz zbawieniem. A, dobra, w miarę szybko. Tutaj widzę, że jest ich dużo. Tutaj ważne jest znać jakby miejsca, w których jest dużo czerwonych roślinek, bo jest wiele miejsc, gdzie po prostu, wiecie, łazi się i znajdzie się jedna tam na 3 minuty. A to jest zdecydowanie mało optymalne tempo zbierania sobie tego, jeżeli... Jebać indyki! Jeżeli chce się cokolwiek jakby sensownego z tym zrobić. Gra mi każe jechać tutaj, muszę się udawać chyba tam wzdłuż tej góry, w tamtą stronę, tak mi się wydaje, więc przebiegnijmy się jeszcze trochę. Tam są jacyś ludzie, czy to są nasi ludzie, czy może to są totalni przeciwnicy? Nie mam zielonego pojęcia, mam wrażenie, że to przeciwnicy. Tak? Bo jeżeli to przeciwnicy... Ta, to jest przeciwnicy, krążą wokół jakiegoś martwego tutaj dziobonga. Dobra, to weźmy ich, zajebmy może, co? Chyba powinienem dać radę. Czy oni spłoną wszyscy od mych strzał? Dobre pytanie, nie wiem. Powinni chyba. Dobra, tamten zginie, ci dwaj zginęli. Dobra, wszyscy zginęli. Bo tu coś martwego jest, co to jest? Niszczyciel, tak żem czuł. Podnieśmy to sobie, z nich też może jakieś tutaj kurwa iskrzaki. E, gładkie amulety, jebać gładkie amulety. Ja drutu potrzebuję. Najbardziej potrzebuję pieprzonego drutu, bo jak tutaj spojrzycie, mam tylko 59. No tylko, kupiłem 50 u merchanta, no bo... Przez te wszystkie moje próby i tak dalej, to nafarmiłem dość mocno odłamków, a raczej rzeczy, które mogłem posprzedawać za odłamki. I tylko dzięki temu, powiedzmy, miałem ich na tyle, żeby sobie jeszcze więcej drutu kupić. Mamy już dwa plusiki, to jest fajna ilość. Plus zwiedzamy piękne tereny dzięki temu naszemu... Mojej super, super w sumie wymyślonej na poczekaniu taktyce dotarcia tam na nogach, mimo iż mam mounta. A już naprawdę po tym, jak teraz robiłem tą lożę, to nie miałem siły robić jeszcze więcej. Ta hook proca będzie, myślę, bardzo fajna i bardzo dobry sposób na damage'a, ale potrzebuje lepszych zwojów. Lepszych splotów, zwojów? Nie pamiętam już, co się wsadza w broń. Chyba zwoje. Co to będzie? Kamień! Jebać kamień! Dajcie mi lecznicze zioła. Szkoda, że ich się nie da kupić. Lecznicze zioła to jest chyba najpospolitszy sposób na... No odnawianie życia, a da się je tylko zebrać. Niestety. Tutaj mamy jakieś, widzę, kolejne zasoby. Takie ogólne. Ja sobie zapiszę na szybko grę. No i progresujmy tak czy siak do góry, no bo naszym celem jest jednak progres. Co ja mam? Mam tutaj coś zrobić? Ja dobrze chyba idę, nie? Aha, a mam się tu wspiąć do góry. Okej. Nie zauważyłem. Tu po tych żółtych? Czy tutaj dam radę wskoczyć? Nie. Droga na górę będzie trudna. Tutaj. Dzikie maszyny grasują na każdym stopniu podejścia. O Jezus. Nieskażonych, ale nie będą tolerować obecności ludzi. To chyba nic dziwnego. No zobaczymy, jak ta nasza przeprawa będzie wyglądać i z czym przyjdzie nam tutaj walczyć. Uuu, zaczynamy już tutaj docierać do zniszczonych tych wszystkich ogromnych budowli, które otaczały Gaję na oryginalnym miejscu instalacji. Dobra, o Jezus Maria, znowu. Wiecie, ja lubię takie sekwencje wysokogórskiej wspinaczki tak długo, jeżeli, wiecie, nie mam takiego poczucia, o chuj, 2 mm w prawo za dużo, spadam na dół. A, bo jeżeli tak jest, to naprawdę demotywuje. Czujki po drugiej stronie. Tutaj mam wrażenie, przydałoby mi się dominacja większej ilości maszyn. Nie wiem, czy nękacza w ogóle dałbym radę zdominować. To są bomby chyba zostawiane przez nękacza, czy mi się wydaje. Mamy nękacza, którego teoretycznie szybko rozpierdolę, no ale... Weryfikacja tego to nieprzyjemne raczej zajęcie. Ha, no dobra, okej, no.
No mamy znowu zabawę z przedzieraniem się przez przeciwników. Czy oni mnie zauważą, czy oni mnie nie zauważą? Co tam w ogóle się znajduje? Aha, nękacz. A no tak, bo te nękacze, one tak skurwolsko, moi drodzy, siedzą na ścianach i się chowają niczym pająki. Notatki, gdzie jest nękacz? Nękacz był taki podłużny i w ogóle brzydki. A tu jest nękacz. Nie znam dominacji, oczywiście mógłbym znać, gdybym tylko zrobił kocioł. Może powinienem zrobić kocioł? Może powinniśmy teraz pójść i zrobić kocioł? Czy to jest dobry pomysł? To jest chyba dobry pomysł. To mam wrażenie, jest dobry pomysł. Zróbmy kocioł, ludzie. Który? Tylko muszę się zorientować, który będzie najlepiej. Żeby na przykład te nękacze móc sobie przejąć. Mam nadzieję, że nie zapomnę jutro napisać komentarza, żebyście nie słuchali mnie, że na początku mówię, że robimy questa głównego, żebyście się nie zawiedli. Kotły. Notes, katalog maszyn, nękacz, potrzebuje dominacji Xi. Tak więc znajdźmy sobie kocioł Xi. Nie mam kurwa pojęcia, który to będzie. Czy to ten, czy to ten. Mam wrażenie, że to będzie raczej ten. Więc chodźmy sobie do niego. Hej! Chodźmy do tego ogniska, bo nie jest zaraz obok tych jebanych krabów. Mamy 16 minutę odcinka, zobaczymy ile damy radę w ogóle tego kotła zrobić. Czy cały, czy nie? Może w zamian, jako zadośćuczynienie, to sobie tego zrobimy więcej. Ja w ogóle nie wiem, czy wszelkie moje... Wybaczcie, musiałem coś wyrzucić, to się odwróciłem. Czy wszelkie moje starania, jeżeli chodzi o kocioł, będą miały najmniejszy sens, no bo... Trudno powiedzieć, czy dam radę tego nękacza do siebie, powiedzmy, przyciągnąć, żeby go zdominować, ale chciałbym wam w końcu pokazać, bo narzekacie na to i narzekacie, że ja nie używam dominacji. No to chcę se, kurwa, zrobić dominację i dojebać takiego zdominowanego nękacza, znaczy, żeby on dojebał innych za mnie. To jest mój plan. To jest mój plan, jak już mówiłem, przeciągam troszeczkę ten ścisły finał, bo dosłownie, no pewnie, no, w trzy odcinki może nie, ale jakbym siadł, to bym teraz tą grę skończył, no nie zostało turbo dużo, ale ja chcę mieć pewność, że będę dojebany na samo zakończenie i że wam się to będzie przyjemnie oglądało, a mi się będzie przyjemnie grało. Taki mam generalnie plan, dlatego też robimy to, co robimy. Tam jest kocioł, my sobie dojedźmy tutaj, o. Jest w ogóle taka opcja w ustawieniach, tak mi się wydaje, sterowanie, pomoc w celowaniu, wierzchowce trzymają się dróg, a to sprytne. Ty, to jak go kliknę, to on będzie sam biegł wokół drogi. Wskazywanie punktów nawigacyjnych. O, i teraz jak to pokażę, to on nie tylko będzie mi wskazywał tego. Nie tylko będzie mi, tylko no, faktycznie jak płotka, sam się trzyma. Nie tylko będzie mi wskazywał ten znacznik flagi, ale będzie mnie też prowadził tym super systemem prowadzenia, jak to zwykle. Ty, faktycznie, nie muszę cały czas tym sterować, tylko wierzchowiec się trzyma drogi. Czemu to wcześniej nie zostało jakoś podkreślone? Kurwa mać! Ja kierowałem, ty mi kierowałem zawsze, a teraz to widzę, że wystarczy, kurde, zrobić tak. Jedziemy dalej, czujki, nie ma tutaj nic do oglądania, zapierdalam sobie dalej. Nie przejmuję się waszymi biznesami. Dawno w sumie nie robiliśmy kotła, to będzie ciekawe doświadczenie. Czy tutaj w ogóle będą pewnie kolejne czujki, czy inne potwory, nie? Będą czy nie będą? Zawsze coś broni tych kotłów. Ta, coś tutaj znowu broni. Kurwa, nękacze! No tak, ale to ma sens. Poznałem nękacze po tych bombach, które są tutaj rozstawione, żeby nie było, że... Że nie, że mają jakiś kurwa super wzrok. Muszę dowiedzieć się więcej o tych maszynach, żeby móc je zdominować. Kurwa, przecież ja nie kucam! Jezus Maria. Dobra, jestem idiotą, dobra. Siema nękaczu, przypierdolę w ciebie tym. Eksploduj, dziwko! Jeb! Nie, to był bardzo kurwa zły pomysł, absolutnie chujowy. Halo, nie bić mnie, kurwa. Spróbujmy zrobić tak i zajebać w niego bombą. Jak dużo mu to zrobi? No co nieco mu to zrobiło, to muszę przyznać. Jeb! Dziwko! I jeszcze raz. Żeby mnie to też nie dojebało, oczywiście, to też ważna rzecz. Krytyczny atak! Cudownie. Ty, a jakieś inne mnie zauważyły tym samym? Nie wiem? Nie wiem, bo przy tych nękaczach się kurwa nie pokazuje ten wskaźnik, czy on mnie wykrył, czy nie. O kurwa, jakąś bombę mi tu rzucił chyba w okolice. O kurwa, chyba mnie widział, nie? Nie mam pojęcia. Rzucają tymi kurwa bombami, ja widzę tego skurwiela. Ale mi go teraz nie pod... Spokojnie. O kurwa, no dobra, okej. Okay. No to powalczmy zatem. Dobra. Odnowę sobie życie. Widzicie, po to zbierałem. Kurwa, czy to jest kolejny? Nie, to mój biegun! Znaczy, śmigacz, czy jak mu tam, kurwa.
został ogłuszony. Jak oni tak kurwa mogą ogłuszać mojego małego dziabonga? Pierdolę ciebie i twoje kurwa słabe punkty, śmigaczu. O, nawet go tutaj kurde ogłuszyło, siema. Jeb! Ciężki atak, bang kurwa. Jeszcze jeden, bang. I bang. Oj, znowu go wywróciłem, pięknie. Kolejny krytyczny atak, dziękuję, do widzenia. O Jezus Maria. One mają takie kurwa snajperskie strzały. To jest dość hardkorowe u nich. To im trzeba przyznać. Tutaj sąpały strasznie. Siema. Bang kurwa. Ja może jeszcze raz bym zadupcył tymi bombami w niego na przykład. Zapominam, że mam ten długi kurwa skok, jak przytrzymam. Jep. Woo! Dobra, dojebałem sam siebie, okej. Pierdol się! O Jezus Maria, ile ja sobie sam teraz krzywdy zrobiłem. Gin! La 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 na 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 na. Jebaj się nękaczu, zabiłem cię. Hej, hej, hej. O, tu są lecznicze zioła, fajnie. Nawet aż tak dużo ich nie zużyłem. Echownik, okruchy metalu, no tak, oczywiście jak przypierdolimy w takiego potworka naszą strzałą rozszczepiającą, no to on oczywiście dropi tonę rzeczy. Ciekaw jestem, czy dałbym radę tutaj na przykład się wspiąć i ich tak napierdalać solidnie z powietrza. Ja sobie to pozbieram, bardzo ładnie. Tutaj tego i tamtego. A widzicie, to też jest jakiś plus, bo dzisiaj ten odcinek tutaj nagrywam jeszcze w poniedziałek. Kurwa, nawet ten dojebany na maksa łuk nie zabije czujki na strzała, jeżeli nie trafiam w czuły punkt. Tak mocne są te jebane potwory. Ale to też o to chodzi. Tu mina jest ukryta. Dobra, mamy ten kocioł. Jak tam kurwa wejść? Ty, muszę jakoś górą. Po to ta czujka tam była. Się zastanawiałem, na chuj ta czujka tam u góry stoi, jeżeli przecież tam wchodzi się jakoś inaczej, a tutaj się muszę wspiąć i górą tam przejść. Bo to jest totalnie zamknięte dla mnie. Teraz wszystko ma sens. Hop. O, no kurwa, no i to jest jebane kurwa skakanie w Horizonie. Nienawidzę tego. To jest tak nieintuicyjnie, straszliwie nieintuicyjnie zrobione, że ja już dosłownie tego kurwa nienawidzę. Bieg kurwa, przecież to był kawałeczek. Ale ona tak bardzo dalej skacze ze sprintu. A znowu, że jak się zaprogramuje, że ma się złapać krawędzi, to skacze tak dziwacznie. A, nieważne. Tutaj jest pieprzone wejście. Zapraszam. Dzień dobry, do widzenia. O ostrożność. O Jezus, Jezus. Ktoś mi pisał, że w dwóch kotłach pozostałych, w jednym będzie w ogóle, że będą ludzie zaćmienia, a w drugim będzie gromiszczęk. Gromiszczęk? Thunderjaw. Tak się nazywa po angielsku. Zobaczmy, co spotkamy tutaj. Znajdź ukryte wejście, no to nam się zdecydowanie udało, progresujmy do przodu. Idź do rdzenia, zobaczymy, czy będzie tutaj tyle samochodzenia. Może ten kocioł akurat będzie inny, kto wie. Te oczywiście znajdujemy sobie dużo rzeczy na dobry początek i te skrzynki, które dają bogactwo. Bogactwo różnych rzeczy, no i grzyby lecznicze, o, to są moje ulubione. I długie przewroty, i długi przewrót, cudownie. Dobra, to wszystko się przyda. Tak, tak, ja się cieszę, że to zdobywam. Good shit. No, no, nawet nie na później, wiesz, Aloy, dlaczego? Bo teraz sobie użyjemy tych grzybów. Mało trochę życia jest, hehe. Jeszcze jakieś skrzyneczki tutaj, które pomijam. Grzyby! A, nie wiem, czy chce mi się wskakiwać do wody, żeby grzyba zebrać? To jest grzyb? Tak, dobra, jebać tego grzyba. Chodźmy przed siebie w tamtą stronę. Bo tu chyba nas to wszystko prowadzi. No ale tego grzyba to już sobie zbiorę. Jep! Prawie. Zbierz. Zebrałem z wody. Telepatycznie. Na razie jest zaskakująco pusto, a to zawsze jest zły znak. Absolutnie zawsze. Jeżeli grasz w grę, w której non-stop walczysz z przeciwnikami i nagle wchodzisz gdzieś, gdzie jest tak pusto, to wiedz, że dzieje się coś złego. I kolejne grzyby. Zabieram. Okej, przepraszam. Myślałem, że tu woda jest. Sobie skoczyłem na YOLO. Znaczy, dobra, była woda. Troszeczkę. O proszę, kurwa. To jest ten kocioł, gdzie jest jeden gromiszczęk. Ale to ma swoje plusy. To ma swoje bardzo fajne plusy. Mi się to podoba. Wątpię, żeby ten kocioł mi pozwolił opanować gromiszczęka. To jest bardzo mało prawdopodobne. Znaczy, takie mam wrażenie, ale
Ale no zobaczymy, jak sobie poradzimy w tej walce. To jeszcze przygotuję z rzeczami, których na pewno będę potrzebował. Czyli to... O, te też się przydadzą. Tych to w ogóle nie używam. Te strzały to jest jak połączenie trochę tej i trochę tej, bo ma trochę więcej damage'u niż zwykła strzała, ale ma też trochę więcej odrywania. To już lepiej, wiecie, korzystać z tego i z tego, a nie bawić się na jakieś tam rozdziabdziwanie tego na boki. Tego sobie wytworzę. To jest bomba przywierająca. Aha, to jest bomba przywierająca, a to jest odłamkowa. Ha. A to zbliżeniowa, aha. Najwięcej bije przywierająca. Kurwa, to ja robię przywierającą, panie. Dojebiemy tego gromiszczenka. Czy jakąś tam... Uwa, nie wiem. Nie jestem teraz pewien. Mój mózg płata mi figle. Czy on naprawdę się nazywa gromiszczenk, czy ja sobie teraz to w głowie wymyśliłem? Mamy więcej grzybów tutaj jeszcze. Ten gromiszczenk się nami nie przejmie, póki my nie zdominujemy tego rdzenia. Znaczy... Tak, nie przejmie? Nie, tak, to pole siłowe się wyłącza dopiero, kiedy my tutaj zaczniemy sobie działać. Dobra, no okej, no zróbmy to. Oczywiście, podstawowa, standardowa taktyka teraz to będzie odstrzelić mu te dyski. Jak odstrzelimy mu te dyski, to będziemy go napierdalać tą jego własną bronią. No i potem zobaczymy, jak nam dalej pójdzie. Mam na szczęście, jak sobie życie odnawiać, mam wywar pełni zdrowia także. No więc trzymajcie, kurwa, kciuki! Ktoś jest nie w sosie. Jep! O kurwa, no to super mi to wyszło. To jest na pewno ta strzała, tak, dobra. Strzelmy mu w to. To go dojebie mocno, jeżeli chodzi o odrywanie tego. I jeszcze tam, dziękuję. O nie! Dobra, ale mam teraz super długie przewroty, kurwa! Co ty na to, gromiszczenku? O Jezus, stoi zaraz obok mnie. No to był chujowy pomysł. Ale ja chcę to, kurwa, podnieść! Trochę go to tam dojebało, ale ja chcę to podnieść. O, teraz! Dziwko! Je! Kurwa, tak jest! O Boże, nie, bije mnie strasznie. Co jest najlepsze? Jak ja robię przewrót, to mnie jakby wypierdala mi broń z ręki. Ale kiedy on mi spuszcza w pierdol swoim ogromnym mechanicznym ogonem, nope, nic się nie dzieje. Dobra, gościu już generalnie ginie. Siema! O, do widzenia, gromiszczenku! No i porobione. Jakiś taki prostszy był ten gromiszczenk niż jakikolwiek inny wcześniejszy. Jestem święcie przekonany, że on był chyba jakiś prostszy. A może rzeczywiście sprawdza się to, co pisaliście w komentarzach, czyli że ten skażony gromiszczenk w misji z Nora, on naprawdę był wykokszony, no bo był, kurde, skażony, jak to zwykle bywa. Dobra, przeszukajmy go sobie. Gromiszczenk bardzo fajnie, bo to są gwarantowane 3 dobre zwoje. Znaczy, jeden zwój taki i zwój taki, mamy też splot, dużo okruchów, a i rzeczy, które można sprzedać. Chyba jego serce, jak nam fajnie dropnie, albo zawsze dropi, jego serce schodzi za chyba 400 albo 200 odłamków, więc jeżeli tego potrzebujemy, no to zawsze to dostaniemy. Ja sobie pozbieram te rzeczy, bo te skrzynki zawsze fajnie opierdolić. No i sobie zdominujemy rdzeń i będziemy znali dominację nękacza, co będzie bardzo dobrą rzeczą, no bo być może sobie coś podziałamy. I zresztą dostaliście też kocioł. Mi się to podobało, że ten kocioł wyglądał tak, jak wyglądał, bo idealnie się wpasował w czas odcinka. Ja wiedziałem, że są dwa teraz kotły jakby pozostałe, ale nie byłem pewien, który jest który. No ale pykło idealnie, jakbym poszedł do tego drugiego, no to bym pewnie tam spędził sporo czasu, a tak to siadło. Dobra, już nie wiem, czy tutaj cokolwiek otworzę, więc chodźmy już po prostu i sobie zdominujmy ten rdzeń. Ciekaw jestem w sumie, co oprócz nękacza teraz będę mógł dominować. Te informacje pomogą mi w dominacji maszyn. Kocioł Zeta! No, to generalnie 10 tysięcy expa, kolejny punkt umiejętności. Czy ja będę miał wszystkie skille? Nie, nie ma bata. Co teraz poznaliśmy, droga gro? Powiedz mi. Powiedz mi, proszę, jakie dominacje poznaliśmy. Burzoptak, gromoszczęk, skałokróż. Ale skąd przyleciał taki wiatr? Kurwa mać! Kurwa, znaczy kosmiczne dominacje poznałem, ale czy ja serio nadal nie znam dominacji nękacza? Przecież to miał być ten. Dominację Xi. Kurwa... Czy ja mam mózg, czy ja jestem, kurwa, idiotą? Aha, dobra, nie, jestem idiotą w pewnym stopniu, bo ja sobie przeczytałem, że on potrzebuje dominacji Xi. Przecież, kurwa, te kotły mają ikonki.
każdy ma inną. Ten, przecież tutaj, ten ma taką ikonkę, jakiej potrzebowałem. O Boże, ale mnie zmyliły te nękacze przed wejściem, kurwa. O Jezus Maria, czyli nie znamy dominacji nękacza. No to się, kurwa, popisałem standardowo. O Jesus. Ale na szczęście i tak mamy ognisko, dzięki któremu szybko podejdziemy sobie do przodu. Dobra, no, zrobimy tak, myślę. W ogóle teraz kosmiczne dominacje znamy, jakby zdominować, kurwa, gromoszczęka. Panie, co by to było? Rozpierdol. A w ogóle skałokrusza też? Burzoptaka? Burzoptaka mi tu brakuje, tutaj powinien być burzoptak, bo znam jastrząbłyski, a burzoptaki są takie dojebane już, jastrząbłyski, mam wrażenie. A i tego też mogę zdominować. No generalnie fajnie, ale nie o to mi chodziło. Bo ja sobie pomyślałem, chciałem podjechać i zobaczyć, który to kocioł, bo chciałem, żeby mi nazwy jego pokazało, kiedy się zbliżą, się wtedy na mapie odkrywa. Tylko że zapomniałem, że przecież w sumie każdy z tych kotów ma swoją jakby unikalną ikonkę. No ja nie sprawdziłem, jak wygląda ta ikonka, no i tak to się skończyło. Tego lisa chcę dojebać. Przykro mi, lisie, hej! Cudownie. No, tak więc zjebałem. Ale to nic, ale jakoś wypełniliśmy ten odcinek, zrobiłem kocioł. Dawno nie było kotu, a sami o kocioł prosiliście. A więc proszę bardzo. A przynajmniej zawsze walka z gromoszczękiem i to jeszcze tak profesjonalnie jak ta teraz, no to zawsze chyba miło oglądać. Mam nadzieję. Plus jakiś taki, mam wrażenie, dość wygadany w tym odcinku byłem. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie ocenić tego filmu. Bardzo będę wdzięczny i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pa pa!